Z ostatniej chwili mamy informację prosto, z portu. Dotyczące tych wagonów rozładowanych tutaj. Skontaktował się ze mną człowiek, który na własne oczy widział rozładowywanie kukurydzy z tych właśnie wagonów. Z grzeczności nie mogę powiedzieć, kto to jest i jaką funkcję tam zajmował, ponieważ obiecałem mu anonimowość. Natomiast potwierdził, że kukurydza z tego pociągu czy z tych wagonów, które zostały rozsypane pod Bydgoszczą i z tego, co z niego zostało i dojechało do Gdańska, zostało przeładowane na te ciężarówki, które widać na nagraniu, wywiezione na nadbrzeże i całość poleciała prosto na statek. Natomiast internet, jak się okazało, jest bardzo potężnym narzędziem i po moim wczorajszym TikToku, gdzie miałem wątpliwości, co tam się dzieje w portach, odezwała się do mnie masa ludzi, którzy mają swoje pomyślenia, ponieważ pracują lub obsługują właśnie porty. I o ile ta konkretna sprawa, o której tutaj mówiłem, czy nagrywałem o niej TikToka, wygląda na czystą i ludzie, którzy tam pracują, potwierdzają, że faktycznie to wszystko od nas z kraju w niewiadomym kierunku wypłynęło, o tyle w innych portach, bo odezwali się ludzie ze Szczecina, z Gdyni, z Gdańska, ze Świnoujścia, to mówią, że u nich sytuacja do końca taka jasna już nie jest. Zresztą posłuchajcie sami, jakie wiadomości dostali. Dzień dobry, jeden z dużych problemów w porcie, o którym wielokrotnie wspominamy, jest tak, że po dojechaniu do portu i pobraniu próby towar jest odrzucany. Oficjalnie plomby są zdejmowane, więc nie jest już pod nadzorem i traci miano tranzytu. Z prób wychodzi, że jakość towaru nie jest taka, jak oczekiwano i jest tak zwany odrzut, więc towar wyjeżdża z portu i znika gdzieś na terenie naszego kraju. Kolejna wiadomość. Odnośnie filmu na TikToku. Ja pracuję, tutaj musiałem przysłonić, w firmie, która podstawia wagony przewoźników na nabrzeże celem rozładowania. Przyjechały wagony, które port otworzył, pobrał próbki wagonów na nabrzeże, nie wpuścili, bo wykryli w nich robaki. Jak się później okazało, wagony te miały zostać wysłane do Potęgowa i tam miał je rozładować inny przedsiębiorca. Założę się, że tam robaków już nie było. I kto wie, może już to konsumujemy. Pozdrawiam serdecznie. Kolejna wiadomość. Witam serdecznie. Piszę do Pana a propos filmu z portem. Faktycznie samochody odbierające kukurydzę to samochody wewnętrzne. Jeżdżę prawie 10 lat na wszystkie terminale portowe. Ruszając ten temat, wbije Pan prawdziwy kij w mrowisko. No zobaczymy. Zacznijmy od tego, do kogo terminale należą tak naprawdę i do kogo ziemia na Ukrainie. Oto port, Speed, Mądry, Hes, Magrol, GPT. Sytuacja w portach dla takich jak ja jest tragiczna. Polskie ziarno stoi na parkingach w wywrotkach. Parkingi są obleśne, uwłaczające człowieczeństwo. My musimy płacić za te parkingi. To paranoja. Właściciel terminalu kupuje ziarno, my zwozimy na jego parking i za stanie na tym parkingu płacimy. Wisienką na torcie jest to, że priorytetem są wagony z Ukrainy. My jesteśmy w ciężarówkach, jak to się śmieją, magazynami na kołach. I tutaj trochę niewyraźnie, podstawą do trzymania nas jest wynik próby zboża. I tak oddaje się próbie jakiegoś monopoliście, coś tam, jeszcze raz próby. Albo parametr niezgodny i też parę godzin wałkowania rolnika, czy zejdzie z ceny za tonę. Przypominam, to idzie na jeden statek, co zielona, zgniła kukurydza lub pszenica z Ukrainy. Firma Hamilton także jest korzeniami z krajami, które posiadają ziemię na Ukrainie, są właścicielami lub głównymi udziałowcami w terminalach i na dokładkę świadczą i w Gdańsku, i Gdyni badania laboratoryjne. Nasze stoi, ich interes się kręci. Zaznaczę tylko, że to nie są żadne oficjalne informacje. Specjalnie przesunąłem dane tych ludzi, żeby gdzieś z roboty przypadkiem nie wylecieli i nie wiem, na ile w tym jest prawdy, natomiast jeżeli dostaję takie sygnały, to będę musiał chyba się tam wybrać, żeby zobaczyć na własne oczy, co tam się dzieje. Tak jak mówiłem, proszę tutaj nie wyciągać żadnych pochopnych wniosków z tego, co przeczytałem. To są wiadomości od ludzi, którzy są blisko sprawy, czy widzieli coś na własne oczy. Będziemy sprawę monitorować, jeżeli będę miał jakieś dane, które będzie można oficjalnie potwierdzić, to oczywiście takie wrzucę. Dobrego wieczoru i bardzo dziękuję za masę wiadomości dotyczących sprawy związanej z portami.